Witam wszystkich, ja nazywam się Hincul i chciałem wam dzisiaj przedstawić mój kolejny nowy film z serii World of Tanks. A w dzisiejszym odcinku wracamy do kolosów. Długo na niego czekaliście. Szczerze powiem wam, że ciężko mi tym pojazdem się grało. Ogólnie porównać go do poprzedników, no to naprawdę trzeba kilo soli zjeść, żeby tym pojazdem pograć. Różne bitwy na nim wychodzą. Różnie po prostu też nas wylosuje, jeżeli wylosuje nas na mapach miejskich, gdzie nie musimy daleko jeździć, to jest ok. Jeżeli zagramy na takiej mapie jak Piaszczysta Rzeka, czy dajmy na to na bardziej takie otwarte, to naprawdę ten pojazd ma trochę przechlapane. A mowa tutaj o typie 4 Heavim, japoński czołg ciężki 9 poziomu. Już jestem na 9, powoli sobie go ekspię do 10. Mam nadzieję, że niedługo wam zaprezentuję 10 tier. No i chciałem teraz kilka słów na temat właśnie typa 4 tutaj przeczytać, tak jak mamy w przeglądzie. I tak, typ 4, znany również jako typ 2604, był jednym z wariantów super ciężkiego czołgu OI opracowanego w czasie II wojny światowej. Pojazd zaprojektowano do przełamywania ufortyfikowanych linii obronnych oraz do obrony wybrzeża. Także powiem wam tak, pojazd jest jeszcze bardziej pancerny od poprzedników, na przykład od 8 i naprawdę sporo potrafi odbić ten kolos. Bardzo fajna, przyjemna gra jest, jeżeli gramy gdzieś na mapach miejskich, ale gorzej to wygląda właśnie na jakichś tam otwartych mapach jeszcze, jak jest artyleria. I cóż, z wyglądu no w sumie aż tak bardzo się nie różni od poprzednika. Może bardziej troszeczkę mniej ma tych weak spotów tutaj. Ale pojazd, powiem wam też, daje nawet sporo frajdy, jeżeli wylosuje nas na 9. Bo przebić tego kolosa to jest naprawdę ciężko. Pewnie nie jeden z was miał problemy. Ok, zobaczmy jego parametry, co on tutaj posiada. A posiada dość sporo. I tak, silnik. Mamy 1200 koni, tak jak już nas Japończyki przyzwyczaiły do tego. Ale prędkość maksymalna i współczynnik mocy na tonę jest naprawdę niezbyt dobry, bo tylko mamy 7,5 konia na tonę. Także tutaj, jeżeli chodzi właśnie o obrót czy o prędkość, to jest kiepskawo. Prędkość maksymalna 20 km na godzinę, do tyłu cofania 10, no i szansa na pożar jest 20%. I teraz działo. Ja tutaj akurat używam już tego ostatniego działa, jest dwa pakiety są i to jest działo 140 mm, dość potężne, naprawdę dość potężne. Czas przeładunku tutaj jest bez żadnego wyposażenia, 20 prawie 1 sekund, to jest, powiem wam, bardzo dużo. Dość długo to przeładowuje. Nie jeden Tedek, który ma większe uszkodzenia, potrafi w takim czasie przeładować. Czas celowania 2,9. Też nie jakaś naprawdę dobra wartość. 2,90 to jest naprawdę kiepskawo, można powiedzieć, jeżeli chodzi o skupianie. Celność 0,42 też niestety nie powala. Dlatego ten pojazd naprawdę jest dość ciężki w grze. I maksymalny zasięg 720, maksymalne podniesienie działa do góry 20 stopni i opuszczanie, depresja mamy 10 stopni na dół. To jest chyba bardzo duży plus tego pojazdu. I teraz zobaczmy gąski. Prędkość obrotu 22 stopnie, no sami to sami widzicie. Opór gruntu 1,3, 1,4, 2 i wieża, zasięg spota mamy 390 metrów, nie najgorzej, ale prędkość obrotu wieży 18 stopni niestety. Radio 750 metrów i amunicja. Amunicję zaraz wejdziemy do wyposażenia i tam zobaczycie nasze do sprzętu eksploatacyjnego i sobie zobaczycie, ale tutaj nie mamy pocisków ani hitów, ani APCR-ów na pociskach tych goldowych, tak zwanych premium, tylko mamy zwykłe apeki, tylko że to są, znaczy zwykłe, to są apeki premium, o. Rzadko się spotyka takie pociski, no ale tutaj właśnie w tym pojeździe takie zostały zastosowane. No i załoga moja jest 12 perków, także no, to jest moja jedyna załoga japońska, także nie jest taka zła.
Dobra, zobaczmy teraz pancerz tego kolosa. I jak widzicie, naprawdę jest nieźle. Jest naprawdę nieźle. I tak, z przodu mamy tutaj na samym przodzie właśnie jest 250. To jest naprawdę bardzo dużo jak na 9 tier. 140 boczki i tył też jest dość sporo, bo aż 150, także naprawdę jest nieźle. Wieża. Z przodu wieży mamy 250, boki są po 200 i z tyłu też jest 200, także wieża jest bardzo dobrze opancerzona. I czasami jest ją naprawdę ciężko przebić. Pojazd ogólnie nie ma zbyt wielu X-spotów. Jeżeli mamy dobrą penetrację, używając już pocisków premium, można śmiało, jeżeli pojazd nie jest skontowany, bić go pod spód. Tam bez problemu wejdzie, ale jeżeli pojazd delikatnie skontujemy, naprawdę jest go ciężko przebić. Niesamowicie dobrze opancerzony pojazd. Dobra, teraz zobaczmy sobie właśnie, tak jak wspomniałem, sprzęt eksploatacyjny i pokażę Wam te pociski. To są, zobaczcie, zwykłe APK-i, tylko że premium, pod nazwą APKI. Taka nazwa jest tego pocisku. Pocisk nie jest drogi, 4800 to nie jest tak źle, jak na pocisk premium. I cóż, penetrację na tych pociskach mamy. Już sobie wejdziemy w pakiety i zobaczymy, jak to wygląda. I tak, penetracja 249. Na dziesiątkach niestety musimy używać dość często pocisków tych premium właśnie. 249 niestety nie przebijemy na przykład takiego typa, jeżeli nam wyjedzie. Nie przebijemy E5, chyba że trafimy gdzieś tam w cycka, ale z takimi parametrami celności i celowania naprawdę różnie to bywa, szczerze powiem. Ale na pociskach tych AP Premium mamy 282. Nie jest to też największa wartość, ale nie jest źle. Mi to spokojnie wystarczało. Dość często niestety tych pocisków trzeba używać. I powiem Wam tak, wcześniej grałem z racjami żywnościowymi i jeżeli macie racje żywnościowe, wiadomo, więcej niestety srebra Wam wtedy schodzi. Tak samo jeżeli używacie tych pocisków, to już jest wtedy naprawdę kiepsko. I tutaj akurat ja używam dwóch sprzęt eksploatacyjny, czyli dwa zestawy naprawcze, mały i duży i gaśnicy automatycznej. I tak do porównania, na przykład zobaczcie sobie E75, tak? Jeżeli chodzi o samą penetrację, i zobaczcie, 246 na APK-u, 311 jest aż na pocisku tym premium, i tutaj są APCR-y, także to jest dość fajne, jeżeli chodzi o E75. Dobra, myślę, że chyba to by było na tyle. I teraz zobaczmy sobie właśnie plusy i minusy tego pojazdu, jak standardowo zawsze to robimy. Co ja bym tutaj powiedział na temat plusów i minusów, a jest tego sporo, powiem Wam. Z plusów może nie tak dużo jak zazwyczaj, dlatego praktycznie tylko trzy rzeczy można powiedzieć dobrego na temat tego pojazdu. Na pewno pancerz, niesamowicie pancerny pojazd, bardzo mało słabych miejsc i bardzo ciężki orzech do zgryzienia, szczerze Wam powiem. Uszkodzenia z działa tego czternastki. Tutaj mamy 600. Hapsa potrafimy komuś zabrać, także naprawdę jest nieźle. Opuszczanie działa minus 10 stopni. To są trzy plusy, które mi się akurat udało wyłapać na tym pojeździe. Teraz co z minusów? Na pewno mobilność jest, można powiedzieć, tragiczna. Pojazd 20 km na godzinę jeździ jak na czołg ciężki, to naprawdę nie zachwyca. Czy obracanie, czy cofanie do tyłu naprawdę jest przechlapane. Arty, jeżeli nas się czepi jakaś arta, to nie odczepi się dopóki nie skończy. Nie mamy po prostu jak uciec. A druga sprawa, tak jak na przykład te 95, ok, jest pojazd wolny, ale te 95 ma niski profil, ma w miarę dobre kamo. Tutaj tego nie posiadamy i jesteśmy na przegranej pozycji, jeżeli jest bitwa, gdzie jest spora ilość artylerii. Przeładunek też nie zachwyca. Ponad Yamaha ma chyba 16 sekund, coś koło tego zaraz zobaczymy w bitwie. To jest też bardzo dużo. Grając tam przed setką, tam chyba przeładunek jest podobny, ale są uszkodzenia większe grając właśnie na trolu. Także tutaj przeładunek też jest jego kiepską stroną. Czas celowania, celność, skupianie ogólnie. Też parametry tego są bardzo kiepskie, można powiedzieć. Penetracja na pocisku AP
jak na dziesiątki niestety, ale musimy dość często używać pocisków tych drugich AP, czyli premium, i niestety penetracja jest nie najlepsza, nawet na tym pocisku, gdzie mamy właśnie ponad 280, też na tym APEKu też nam zbytnio czasami może nie wystarczyć. Łatwy cel dla Arty, to już mówiłem, i trudny w prowadzeniu. Naprawdę pojazd nie zachwyca. Ktoś, jak się już woził tym pojazdem, wie, jak ciężko tym pojazdem jest grać. Jeżeli nas wylosuje na topce, spoko, ale to też jeżeli nas objadą jakieś małe główienka, lighty nawet, no po prostu nie opuścimy działa, nic my nie zrobimy, może nas bezkarnie tłuc i cóż. Jest naprawdę pojazd ciężki w prowadzeniu. Okej, myślę, że to by było na tyle. Zobaczycie teraz Kolosa w bitwie. Naprawdę mi nie było zbyt łatwo nagrać jakiejś takiej fajnej bitwy. Akurat tą, co nagrałem, myślę, że bardzo pokażę pojazd w dobrym świetle i jak sobie fajnie może radzić w mapie miejskiej. Okej, zapraszam do bitwy. Bitwa na fajnej mapie, tak jak wspomniałem wcześniej, trochę mamy miasta i tutaj postaram się właśnie wbić do miasteczka. Mowa tutaj o linii Siegfrieda w trybie wojny. I cóż my tu mamy? Bitwa standardowa, tak? Dobra, zaraz zobaczycie Kloca w akcji. Dzisiaj nakręcam ten film, kiedyś właśnie się zaczął ten Black Friday. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zobaczcie, są fajne nawet oferty, jeżeli chodzi o konto premium. Za rok mamy połowę ceny, i także jest dobra oferta, i tak samo na 180 dni też jest dobra oferta. Także jak ktoś jest zainteresowany, zobaczcie sobie w sklepie, jak to wygląda. Może ktoś akurat się zdecyduje. Ja chyba się zdecyduję i sobie wezmę na rok czasu. Okej, wróćmy do bitwy. Losowanie nawet w miarę fajne. Nie ma zbyt wielu art, nie ma zbyt wielu dziesiątek. 4 po przeciwnej, 4 w moim zespole. A reszta to dziewiątki i ósemki. No i zobaczcie, prędkość tego pojazdu naprawdę nie zachwyca, nawet AT-15 mnie wyprzedza. Prrr, szalony, gdzie jedziesz? Powiem wam, kiedyś strasznie tą mapę lubiałem. Nie wiem, teraz linia Siegfrieda, nie wiem, ciężko mi się na niej gra. Z tego względu, że kiedyś grając na przykład czołgami średnimi, przeważnie flankowało się do pojazdy i jeździliśmy w plutonie, grając właśnie tutaj na polu, tam można było gdzieś tam się chować, a teraz nie ma takiej zbytnio możliwości, nie ma gdzie tam zbytnio uciec. No i staram się po prostu znaleźć gdzieś miejsce tutaj właśnie na miasteczku. Akurat grając klocem bez problemu możemy tutaj skontować gdzieś tam do budynku i naprawdę fajnie pojazdy obijać. O, pięknie wylosowało, zobaczcie, 721. No i teraz przeładunek. Jeżeli, dajmy na to, mamy jakieś wsparcie, możemy śmiało gdzieś tam wyjeżdżać, ale jeżeli jesteśmy bez wsparcia, naprawdę jest ciężko. Przeładunek 17 sekund, ja akurat tutaj mam, to jest dość długo. A nie zapominajmy, to jest pojazd 9 tieru, tak, i grając często na dziesiątkach, naprawdę musimy dość mocno się pilnować. O, tutaj nie wiem, czego przebiję. A, weszło. A jak zauważyliście, teraz używam tych pocisków premium AP. Także mamy 280 penetracji z groszem. Także możemy sobie na wiele pozwolić. Wytrzymałość tego pojazdu, zobaczcie, jest 2050 hapsa, to jest naprawdę bardzo dużo jak na dziewiątkę. Niektóre dziesiątki tyle posiadają. No już nie mogę się doczekać 10 tieru. Powiem wam, praktycznie teraz non-stop grałem innymi pojazdami, nie grałem typem, ale nazbierało mi się wolnego doświadczenia ponad 82 tysiące. I zostało mi chyba z 80 tysięcy do skończenia tego pojazdu. No, chodź, chodź, chodź. A, i kiepsko wylosowało, tylko za 600. Ale zobaczcie, pojazd naprawdę masę może odbić. Też bardzo fajnie się nadaje do taranowania, no, ale tą prędkość maksymalną musimy naprawdę osiągnąć.
z jakiejś góry. No tutaj mam chieftaina, ups, przyjąłem od czegoś, ale nic, tego chieftaina chciałbym tutaj poobijać jeszcze. Dobra, dostał podpałkę. No to jest dość częsta dolegliwość chieftainów, dość łatwo one łapią podpałki. No tutaj gościu we piątce, widzę, obija mnie. No taki T-71 nie jest raczej w stanie nic mi zrobić. Gościu chyba używa też pocisków premium, to łepiątko, bo bez problemu mnie tutaj przebija. No, pojazd, jak widzicie, dość wysoki i naprawdę nie ma nawet jak się zbytnio schować za wrakiem. Trochę mnie ta łepiątka obiła. Postaram się go tutaj zaraz zajechać. Bitwa, jak widzicie, na razie prowadzimy. W sumie mógłbym skończyć tą piątkę, ale tutaj z tą jadą dwa pojazdy. Zrobimy im czystą drogę. No i teraz mogę wyjeżdżać na E5. Szkoda, że ten przeładunek jest taki długi. Jeżeli, dajmy na to, będziemy grali dziesiątką, myślę, że ten przeładunek się zmieni. Tam czas celowania też jest lepszy. Także dziesiątka może być fajniejsza w grze. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Setka została, tak? Bitwa bardzo fajna moim zdaniem. Nieźle sobie tutaj poradziliśmy na tym mieście. Dobra, weszło. A, nie powiedziałem wam co ja tutaj używam, jeżeli chodzi o wyposażenie. Wentylacja, dosyłacz i stabilizator. Stabilizator z tego względu, że tak jak widzieliście, w ruchu bez problemu łatwiej nam jest celować. Będzie mój? Tak, jest pięknie. Jest piąty, ale chyba na specjalistę niestety nie załapie się. Została artyleria i pewnie stoi albo na, a właśnie na A1. No, jeszcze mi tutaj przyfasoliła. No, nie wiem, czy będę miał raczej na nią przestrzał. No i teraz zobaczcie, z uszkodzonym magazynem ponad 34 sekundy przeładunku. Dlatego zawsze wożę dwa zestawy naprawcze. Wolę mieć jakiegoś załoganta walniętego, ale wolę na przykład naprawić sobie jakiś moduł czy coś takiego, żeby jednak lepiej mi się grało. Dobra. Koniec bitwy. Kolos w pełnej krasie. No i zobaczmy, co ja tutaj zrobiłem. W sumie na plusie nie jest źle. 5600 uszkodzenia, 2800 zablokowanych. Mamy stalową ścianę i snajpera. No i cóż, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Typa 4 Heavy wokół Hincula. Tak się pojazd prezentuje. Jeżeli są chętni, róbcie, jeżeli nie, to dajcie sobie spokój, bo jest ciężko, naprawdę. Okej, to by było na tyle, trzymajcie się, pozdrawiam i do usłyszenia, hej!